Powiadają, że człowiek nie dowie się, co się w nim kryje. Dopóki nie odbiorą mu wolności. Ciekawe, jak dobrze ty siebie znasz. Więzień proszony do wejścia na platformę. Skazany 626. Morderca. Pirat. Zdrajca. Dzisiaj odchodzisz wolny. Ale jak się wkrótce dowiesz, nawet wolność ma swą cenę. Będziesz nosił to więzienie ze sobą. Ten pancerz będzie twoją nową celą. Nie popełniaj błędów. Nadchodzi wojna, która przyniesie chwałę i okrucieństwo. Panie Findley, korzystaj z wolności. No, ileż można czekać? Przez imperatora Arcturusa Mengska. Jej celem było upamiętnienie zakończonej ponad 4 lata temu wojny szczepów. Na miejscu była Kate Rockwell. Imperatorze, zagrożenie ze strony Zergów jest bardzo poważne. Lecz zamiast dozbrajać naszą flotylę, trwoni pan tryliony na ściąganie eksrebeliantów, takich jak Jim Raynor. Jim Raynor stanowi obecnie jak najbardziej realne zagrożenie dla Dominium. To terrorysta i rewolucjonista, którego jedynym celem jest sianie niezgody i podburzanie społeczeństw w Antarktyce. Wraz ze swą bandycką ferajną doprowadził do wybuchu powstań na 6 planetach. To jeszcze nie koniec, wredny sukinsynu.
Adiutancie, czy oddziały są gotowe? Pańskie oddziały są gotowe i czekają na rozkazy, komandorze. Wczytuję dane taktyczne. Dobrze. Najwyższa pora porządnie rozkręcić tę rewolucję. Stacja pograniczna Rubieże to centrum logistyczne Dominium na Marsarze. Podważenie kontroli Dominium nad tym miejscem poważnie zaszkodzi działaniom Mengska na całej planecie. Raport sytuacyjny, adiutancie. Dominium stworzyło centrum logistyczne na terenie miasta Pograniczne Rubieże. Miejsce to stało się bazą wypadową dla wszystkich operacji prowadzonych na Marsarze. Jakiś czas temu Dominium przesunęło część sił poza miasto, więc stacjonujące tam oddziały są nieco osłabione. Czy mieszkańcy współpracują z Dominium? Mieszkańcy Pogranicznych Rubieży są wrogo nastawieni wobec okupanta. Brakuje im jednak broni i dobrej organizacji, by podjąć walkę. Jeśli zdołam wydrzeć kwaterę główną z rąk Mengska, to na długo osłabię jego pozycję na Marsarze. Przygotować statek! Dobra, chłopaki. Pokażmy miejscowym, że nie muszą bać się Dominium. Rozwal to. Komandorze, samouczki wideo czekają na sprawdzenie. Nie chcę żadnych samouczków, ruszamy do roboty. Zachować odstęp, oczy dookoła głowy. Ogarniać się, idziemy. Jasny plan. Czas zebrać się do kupy. Nie idźcie tą drogą. A my pójdziemy, tak na przekór. Rekieterzy rządzą. Posłuszeństwo to bezpieczeństwo. Niezły plan. Jakoś nie wierzę do końca. Rekieterzy rządzą. Skupiamy się na jednym celu. Jakoś to będzie. Czas zebrać się do kupy. Możesz na mnie liczyć. Czas zebrać się do kupy. I holobord. Obywatelu, obserwuj sąsiada. Odszczepieńcy sabotują postęp. Komandorze, zniszczenie dominialnych holobordów pomoże wzniecić rebelię przeciwko Dominium. To będziemy je niszczyć. Zacznę od tego. Mam już powyżej uszu gęby Mengska. Rozwalcie to! Nie dziwię się, Jim. Jeśli pamiętam historię, to już troszkę z nim przeżyłeś, a ja lubię tych mieszkańców. Zwłaszcza dzięki temu. Niezły plan. Dobra, idziemy dalej. Rekieterzy rządzą. Gdzie widzę... podzieli się ludzie? No, a tu już nie zdążę dopowiedzieć nic. Brothers, paliwo Niezły i bar. Plan. Spoko. Skop tyłki. Mów. No Jimmy. Jeden na jednego. Nawet się udało. Plan? Ile życia straciłeś? 8. Mało. Możesz na mnie liczyć. Moi sąsiedzi. Moja rodzina. Czas zaczyna to cuchnąć. Rekieterzy rządzą. No, nie wątpię. Niezły plan. Komandorze, duża grupa wojsk Dominium zbiera się w centrum miasta. Najwyższy czas zamówić tę specjalną przesyłkę, o której mówiliśmy wcześniej. Rozwal to. Rekieterzy... Jest, przeżył. Dziękujemy za pomoc. Jesteśmy z tobą, Raynor. Pracujcie ciężko. Rozwal to. Sam sobie pracuj. Czas zebrać się do kupy. Mi się nie chce. Rozwalić ich. Skop tył. Żadna ofiara nie jest zbyt duża, jeśli w grę wchodzi bezpieczeństwo naszych społeczności. Powiedz to Jimowi. Możesz na mnie liczyć. Rekieterzy rządzą. Niezły to plan. Przez niego Sara... Z kim, z tym, możesz kim jest. Możesz na mnie liczyć. Czas zebrać się do kupy. O waszą wolność trzeba walczyć.
Możesz na mnie liczyć. 15 jednostek. Nie wygląda to za różowo. Brać się do kupy. Tutaj to wygląda tak, jakby robili egzekucję. Niezły plan. Pewnie robią to niby tak szkolenia i tak dalej, a to nagle egzekucja. Nareszcie, miejscowi. Stać! Chronić naszą wolność? Tej wolności nie zostało za dużo. Mamy zbiega. Strzelają do cywili! Wkraczamy do akcji! Tak jest. Możesz na mnie liczyć. Ja znając życie, będę miał inne podejście niż ludzie. Tacy bardziej znani do tego wszystkie... Co tam? Pięciu. Rekieterzy rządzą. Teraz niszczyłem budynek. Lepiej, żebym tego nie żałował. Dobra, spoko. Kiedyś za to odpowie. Dziękujemy, Raynor. Wiedzieliśmy, że nie zapomnisz o nas. Na posterunku przetrzymywanych jest więcej ludzi. Zajmę się nimi. Zgadujesz, odpowie szybciej niż ci się wydaje, Jimmy. Szeryf Raynor, dawno cię nie było w tej okolicy. Jesteśmy z wami, rekieterzy. Zły plan. To dobrze. Przyda nam się wsparcie. Zebrać się do kupy. To teren zastrzeżony. Jesteście aresztowani, buntownicy. Osłaniamy cię, Raynor. Skop tył. Dobra, nikogo nie straciłem jeszcze. Zniszczmy teraz to. Szybko, bo nam się towarzystwo szykuje. Dobra, i teraz drugi. Brawo, chyba nie straciłem żadnego Marines. Dobrze. Myślałam, że nie da się z nimi walczyć. Myliłam się. Teraz dysponujecie bronią oraz środkami, by prowadzić walkę. Pamiętajcie, że Mengsk może was zniewolić tylko wtedy, gdy mu na to pozwolicie. Misja wykonana. Wszyscy zabici, no może nie wszyscy wyzwoleni, ale nikogo nie straciłem. Zniszczone holoborty 6x6 i Raynor zabił 6 jednostek. Czyli dostałbym wszystkie osiągnięcia z tego. Gdyby to było pierwsze podejście. Łatwo cię znaleźć. Musiałem zobaczyć to na własne oczy. Mały Jimmy Raynor, bohater ludu. Tykus Finlay. Niezły strój. Zwarty i gotowy. Słyszałem, że wrzucili cię do zamrażary. Dostałeś dożywocie. I co? Wyszedłeś za dobre sprawowanie? Zgadza się, bracie. Zostałem wzorowym obywatelem. Czemu zatem zawdzięczam wizytę? Przychodzę z przyjacielską ofertą biznesową. Orientujesz się w ogóle, co tu porabia Dominik? Domyślam się, że zaraz mi powiesz. Bawię się w wykopywanie obcych artefaktów, przyjacielu. Twój dobry znajomy Mengs dostał fizia na ich punkcie, a ja znam kogoś, kto zapłaci furę szmalcu za każdy taki artefakcik, który uda nam się wyswobodzić z rąk Dominik. To propozycja nie do odrzucenia. Mam rację, Tykusie?
Na to umowa stoi. 60-40. 70-30. Te 7 dych dla mnie. Czuję, że wracają stare czasy. Jak kiedyś. Nie ma to jak się potargować ze starym znajomym. Jeszcze przy okazji się tym napić. Dobra, powiedzmy, zobaczmy co nam powiedzą wiadomości. UNN. Kłanie się Państwu Donny Vermillion na żywo ze studia UNN na Korhalu. Mamy dla Państwa szokującą informację. Oddajmy głos Kate Lockwell, która znajduje się w tej chwili na jednej z obrzeżnych planet Marsarze. Kate? Dziękuję, Donny. Rebeliant Jim Raynor powraca w wielkim stylu. Jego grupa zaatakowała magazyn Dominium zlokalizowany niedaleko pogranicznych rubieży. Skradziono broń, a następnie rozdano ją okolicznej ludności. Kate, domyślam się, że tamtejsza ludność przejmuje się, że po okolicy grasuje groźny przestępca. Szczerze powiedziawszy, Donny, osoby, z którymi rozmawiałam, wydawały się pełne entuzjazmu. Dziękujemy, Kate. Tylko w UNN Jim Raynor steroryzował ludność Marsary. Po przerwie, czy twoje dziecko zażywa stymulanty? Gadaj zdrów. Ja się dopiero rozkręcam. To jest fajna ozdoba. To wygląda chyba jak... czaszka hydrauliczna. Ozdoby na światełkami chujnikowymi. Spoko. Dobra. Co nam powie zdjęcie? To wygląda na nowe. Tym się zajmujesz, Jimmy? Ludzie w tych okolicach są gotowi do walki przeciwko Mengskowi. Chyba potrzebowali po prostu małego bodźca. A więc wciąż traktujesz całkiem serio tę całą rewolucję? Każdy potrzebuje jakiegoś hobby. Coś w tym jest. Dobra, co jest ze zdjęciem Kerrigan? Sara, to był najgorszy dzień w moim życiu. Powinienem tam być. Czasem myślę sobie, że lepiej byłoby, gdybyś tamtego dnia zginęła. Tak jak wspominałem, Sara żyje, stała się kimś innym. To w sumie wszystko przez Mengska. Ale kim, dowiecie się kiedy indziej już. To nam powie Tychus? Tykus, jak zwał, tak zwał. Pan Finley. Problem ze sprzętem. Kolego? Tak, z czystej ciekawości. Jak się wyrwałeś? Wydostałem się z kriozamrażarki, kiedy transportowali mnie do Nowego Folsom. Gołymi rękami zabiłem chyba z 10 strażników. Tak, już słyszałem. Opuściłeś jednak ten fragment, w którym chodziłeś po wodzie i zwiałeś z córką naczelnika. Tylko nie tym tonem, chłopcze. Słyszałem sporo o tej twojej wielkiej walce o wolność, kiedy mnie nie było. Co się stało, Jimmy? Bój o prawdę i sprawiedliwość stał się dla ciebie zbyt ciężki? Jeszcze nie skończyłem. I obiecuję ci, Mengsk zostanie załatwiony w ten czy inny sposób. A jak to wszystko skwituje, Jim? Co to za pomyje? Aha, spodziewam się troszkę czegoś innego. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, ludzie, i miłego dnia. Odcinki będą poniedziałek, środa, piątek i może weekendy. Nie wiem jeszcze. Poniedziałek, środa, piątek, na pewno weekendy, być może. Na razie.